Hej, z tej strony Julia Nikodem i Agata Goleśna z Ery Nowej Starości. Dzisiaj na temat starości porozmawiał z nami Robert Skitek, wielokrotnie nagradzany architekt, założyciel i główny projektant pracowni projektowej RS+, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Opowie nam trochę o swoich najsłynniejszych projektach oraz jak stara się w nich łączyć pokolenia, tworzyć relacje i kontakty międzyludzkie. Zapraszamy. W takim razie bardzo nam miło, że możemy się z Panem spotkać. Również. Więc na rozgrzewkę, jeżeli będziemy mówić na temat starości, chcielibyśmy poznać trzy słowa, które kojarzą się Panu ze starością. Pierwsze to ograniczenia, zaczniemy od negatywnych. Jakby nie patrzeć, to rodzaj, wiąże się to z rodzajem niepełnosprawności, czy ruchowej, w widzeniu. Sam zaczynam tego doświadczać, już muszę okulary nosić do czytania. Zaczyna się powoli. Ograniczenia w ruchu, ograniczenia w wzroku, tak powiedziałem, słuchu. To są wszystkie rzeczy, które my młodzi nie odbieramy jako coś, co może źle doświadczać, tak? Ale to z czasem się pojawi. Ludzie starsi mają z tym problemy, więc myślę, że to jako pierwsze słowo. Drugie to ciepło babcinego domu, czy teraz pozytywnie. Wszyscy na pewno pamiętamy, jak świetnie się bawiliśmy z dziadkami, którzy zawsze mieli dużo czasu dla nas, często w odróżnieniu od rodziców, którzy gdzieś znikali, musieli pracować. To ciepło babcinego domu, dziadkowego domu jest, no zawsze tak pamiętamy tą starość, że tak jest tam przyjemnie bardzo i ciepło i fajnie, mają dużo czasu, więc to drugie. I trzecie, to znowu pójdę w negatywne słowo, samotność. No jesteśmy na północy wygląda trochę inaczej niż na pół Europy, prawda? Tam te południowe kraje, często te rodziny są wielopokoleniowe, wciąż razem żyją, sami się karmimy, nie wiem, kultura nas karmi tymi filmami, gdzie przy wielkim stole siedzą i nestorka rodu i wszyscy razem. U nas na północy jest trochę inaczej, tradycyjne wartości się zacierają, kraje północne, nie skandynawskie, mają świetnie rozwinięte systemy opieki nad starszymi, ale to są już zupełnie inne systemy. Ci ludzie starsi są odcięci raczej od rodziny, rodzina, młodsi ludzie zaganiani w pracy, taki tryb życia teraz mamy. Więc to słowo samotność u nas w Polsce myślę, że wciąż jest. Są na boku w powiązaniu z tymi ograniczeniami, które powiedziałem też. Niektórzy pewnie boją, czy którzy te ograniczenia mają większe, boją się wyjść, nie wiem, nie zostać gdzieś na mieście, bo będzie problem, nie wiem, z powrotem. Myślę, że tak, że te trzy słowa mi się kojarzą, więc raczej negatywnie, aczkolwiek też pozytywne. Jakieś tam zdanie o starości jest. Wow, super, się cieszę, że to pozytywne słowo też się tam znalazło, bo to naprawdę jest rzadkość wśród naszych wywiadów. Następne pytanie. Zdecydowanie jedne z najgłośniejszych projektów pana autorstwa to oczywiście te w Tychach. I w jednym z wywiadów o promenadzie nad jeziorem Paprocany powiedział pan, że funkcja miała pozwalać zrelaksować się osobom, które niekoniecznie dobrze się czują w hałaśliwym otoczeniu placów zabaw. Zazwyczaj na długim siedzisku siedzą osoby starsze, a tuż pod nimi na siatce młodzież. Razem tuż obok siebie wszyscy korzystają z tej przestrzeni. Uważa pan, że jest to w jakiś sposób tworzenie przestrzeni dostępnej i przyjaznej dla wszystkich uczestników, takiej, której jednocześnie mogą korzystać osoby starsze i młodzież? Zdecydowanie tak. Takie było założenie, że inwestora, czyli miasta. Wcześniej na Paprocanach powstała strefa wielkich placów zabaw, gdzie było głośno, huczno, a ta strefa nad jeziorem przyciągała zawsze też starszych ludzi. Więc dla celów rekreacyjnych odpocząć, posiedzieć nad jeziorem, więc tak miasto chciało zrobić promenadę, żeby można było też od tego zgiełku trochę odpocząć na spokojnie w tym miejscu. I tak, te siedziska były zaprojektowane trochę inaczej. One miały służyć podczas zawodów kajakarskich czy żeglarskich jako widownia. Pewnie inaczej byśmy to trochę zaprojektowali, ale potem się okazało, że to się świetnie sprawdza w kontaktach międzyludzkich. Pamiętam sam zaraz po otwarciu promenady, sam tam siadałem i obserwowałem ludzi. Niektórzy mnie zagadywali, ja też zagadywałem. I to ludzie w różnym wieku. Po prostu siedzieli obok siebie i zaczęli ze sobą rozmawiać. Tego czasu staramy się nie projektować ławek osobnych, dwuosobowych, tylko właśnie siedziska, gdzie te kontakty międzyludzkie są lepsze, są nawiązywane. I do tej pory tak to działa. Ja tam przechodzę często, więc widzę młodzież, która na siatkach jest ciepło, to leży. U góry starsi ludzie. Czemu wpływają na siebie? Bo na przykład młodzież mniej będzie przeklinać przy osobach starszych, a z kolei wiemy, że dla osób starszych też ten kontakt z młodszymi jest bardzo ważny. To się sprawdza i tak planujemy, i tak projektujemy, staramy się projektować te przestrzenie publiczne, których trochę projektujemy, żeby to wciąż w ten sposób działało. Super, dziękujemy bardzo. Na pewno będziemy to używać potem w naszych projektach, takie uwagi. Z długą ławką, tak, to jest dobre. Tak. Tak, najlepiej jeszcze, jak są zaokrąglone do siebie. Jeżeli siedzimy w kręgu, to się sprawdza.
Super. Czy miał Pan okazję pracować przy projekcie, który od razu był wykonywany z myślą o osobach starszych, od razu był dedykowany dla nich? No i czy przy okazji takiej pracy, bądź ogólnie w innych projektach, spotkał się Pan z jakimiś stereotypami odnośnie osób starszych albo projektowania dla osób starszych? Nie projektowaliśmy jakby, nie wiem, domu spokojnej starości albo obiektu tylko przeznaczonych od razu dla osób starszych, ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że zdarzało się, bo nawet jak projektujemy domy i przestrzenie publiczne, takie nasze główne pole działalności, więc przy domach też nie projektujemy tylko dla 20-latków, no często są to 40-latkowie, ale też dla starszych osób. Już projektowaliśmy do 50-60-latków domy. No więc wtedy oczywiście, że trzeba na niektóre rzeczy zwracać uwagę. Nawet jak projektujemy dla 40-latków, to też bierzemy pod uwagę, rozmawiamy z klientem, jeśli to ma być ich dom docelowy, jak to będzie wyglądało, jeśli faktycznie potem trzeba będzie biegać 3 piętra w górę, bo i takie domy nam się zdarzało projektować. Więc rozmawiamy. Tak samo, nie wiem, projektowaliśmy domy z senioratkami, gdzie inwestorzy przewidują, że szczególnie jeśli jedno z rodziców odejdzie, no to drugie, żeby nie było samotne, zostanie ściągnięte do nich, będzie mieszkało z nimi i planują przy swoim rodzinnym domu od razu taką strefę, żeby dało się to wygospodarować, żeby ta senioratka działała w pełni też samodzielnie, żeby ta osoba miała osobne wejście, ale też korzystała ze wspólnej strefy jakby rodzinnej, ale żeby utrzymać to, że niezależność ma. Pod tym względem projektowaliśmy dla ludzi starszych. Czy stereotypy? No oczywiście tak. Główne pewnie to, żeby projektować bez zmiany poziomów. To są jakby ograniczenia ruchu. Zresztą wynikają z przepisów, kiedy musimy projektować budynki wielorodzinne i dostępność publiczną, dostępność dla tych osób z ograniczeniami w poruszaniu się zapewnić. Pewnie też większe liternictwo w identyfikacji wizualnej. To są takie rzeczy, ale to bardziej ABC, może nie stereotypy, tak? W projektowaniu, gdzie każdy powinien wiedzieć, że nie projektujemy dla nas teraz 30-latków, kiedy to projektujemy, ja już jestem trochę starszy, ale musimy brać to pod uwagę. To, że zwraca Pan uwagę na dostępność przestrzeni, to się już właśnie dowiedziałyśmy, ale w jaki sposób Pan uwzględnia osoby starsze w procesie projektowym? Tu muszę przyznać, że nie bierzemy udziału, tak jak Paweł Jaworski, który konsultuje jakby projekty z ludźmi. Jesteśmy w tej starej szkole jeszcze. Przyglądam się bardzo mocno wszystkim tym procesom przedprojektowym, czy nawet projektowym, w którym ludzie czy użytkownicy później biorą udział. Szczególnie na przestrzeni publicznej, choć oczywiście w domach projektujemy razem z klientem, ale w przypadku użyteczności publicznej nie zdarzyły nam się takie projekty, gdzie wypracowujemy założenia już z grupą użytkowników docelowych. Może dlatego, że dostawaliśmy takie zlecenia od miasta, jakby tych rzeczy było wziętych pod uwagę. To się teraz zmienia i coraz więcej projektów musi być w ten sposób robionych i dobrze moim zdaniem, chociaż mówię, obserwuję to z ciekawością, jak wypracować ten model pracy, bo to nie jest łatwe. W przypadku osób starszych fajnie, bo oni mają najczęściej najwięcej czasu i na tych spotkaniach pewnie najwięcej ich jest z tego, co tak obserwuję. Rzadziej to są ludzie w sile wieku, którzy mają czas po pracy jeszcze przyjść. Czasem te konsultacje odbywają się w środku dnia, więc osoby starsze to są osoby, które lubią porozmawiać. Przecież wiemy o tym, czasem szału dostajemy, jak w aptece pani nie chce odejść od okienka, bo 20 minut musi sobie porozmawiać. Na pewno te osoby starsze w tych procesach konsultacyjnych są ważną częścią środowiska, które w tym bierze udział. I to dobrze, bo na pewno, mówimy, nie widzimy tych niektórych rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Ale nie zdarzyło nam się projektować w ten sposób jeszcze. Myślę, że to kwestia czasu i pewnie chciałbym, ale mówię, no widzę dużo zagrożeń. Nie widzę architekta jak Demiurga z lat modernizmu, który wszystkim musi zarządzać i projektuje od klamki do miasta i robi to sam w jednym projekcie, jakby musi zapisać wszystko. Nie, też uważam, że warto dopuścić jakby ludzi do projektowania. Zresztą domy projektujemy w ten sposób, że projektujemy je długo. Faza koncepcyjna bardzo długo się odbywa z klientem. To nie jest tak, że jakby sami pracujemy, tylko jest taki bardzo długi okres po pierwszych koncepcjach, konsultacji, uwag, zmian. To bywają miesiące w przypadku domu. Tutaj, tak jak mówię, no, w przypadku projektów publicznych zazwyczaj mamy określoną umowę, czas na zrobienie tego projektu. Chcemy się wywiązać jak najlepiej z tego czasu, więc nie jest, jeśli jakby inwestor tego nie wymaga, jakby nie założył od razu w projektowaniu, bo nie wiem, to są też warunki czasem niezależne od niego. Czyli na przykład musi wystąpić o dotację, ma określony czas na zorganizowanie projektu, otrzymanie pozwolenia na budowę. A wiadomo, że te konsultacje muszą trwać. To wydłuża cały proces. Mówię, nie jestem absolutnie przeciw, natomiast nam się nie zdarzyło. Często mamy takie projekty, że faktycznie jesteśmy w niedoczasie, trzeba to zrobić jak najszybciej. No, staramy się wejść w różne strony tych użytkowników, czyli w różnych użytkowników. Zawsze robimy taką burzę mózgów, jak to będzie działać, jak to będzie funkcjonować. Co fajnego można by było zrobić, żeby ci ludzie tam się czuli dobrze. Wtedy bierzemy aspekty jakby wszystkich. I żeby się dzieci bawiły dobrze, i żeby ich opiekunowie dobrze się tam czuli, i osoby starsze, które też tam gdzieś przyjdą albo z dziećmi, albo sami na odpoczynek. Więc staramy się wchodzić w ich buty, ale
No, nie zdarzyło nam się projektować razem z ludźmi, konsultować tych wszystkich rzeczy tak z prawdziwego zdarzenia, jak to się powinno robić, bo mieliśmy jeden projekt chyba taki, gdzie musieliśmy odbyć konsultacje społeczne, ale wyglądało tak naprawdę to na prezentacji tylko i wyłącznie w dyskusji i naniesieniu uwag. Natomiast nie było to zrobione tak, jak ja myślę, jak powinno być zrobione, jak robimy przy domach, żeby z tymi ludźmi wręcz projektować. To jest trudne, bo przecież są ludzie, którzy są laikami i często nie mają pojęcia o projektowaniu. To też dobrze widać na przykład w budżetach obywatelskich, w projektach budżetów obywatelskich, kiedy ludzie aktywni, którzy zgłaszają te projekty, często nie mają żadnego związku z projektowaniem. No i zobaczmy, to są często projekty, które bardzo się powtarzają, bo ktoś zobaczył, tak? Nie wiem, siłownie plenerowe, to są takie rzeczy, które na jednym osiedlu było, tak? Bo w jednym mieście zrobili, to my też zrobimy u siebie. I najlepiej wrzucą zdjęcia jeszcze z tego obiektu, że my chcemy taki, nie? I to jest projekt jakby tego. Tu jest też, myślę, pole do popisu do pracy z ludźmi na etapie przygotowania projektu. Problem tylko w tym, że jest to praca zupełnie społeczna. Także architekci mogą się w to wciągnąć, ale jest to zazwyczaj trudne. No ja powiem, mamy przykład masę po wodnych placach zabaw. Z drugiego końca Polski prośbę pani, która chce coś takiego zorganizować u siebie w budżecie obywatelskim, czy możemy zrobić projekt. Bo w budżecie obywatelskim trzeba zrobić projekt. No zobaczmy, koszt inwestycji, koszt projektu, nawet samej koncepcji, to jest nasz czas. Jakby nie patrzeć, zatrudnia ludzi, płacę podatki, muszę zarobić swoją wypłatę, ich wypłatę. Często nie mamy tego czasu. Czasem staramy się w jakiś sposób pomóc, pozwalając na wykorzystanie na przykład naszych zdjęć, rysunków, żeby pokazać, jak ma to wyglądać, ale to tylko tyle. Wiemy nawet, że jak się zaangażujemy, zrobimy koncepcję, to jest problem taki, że nikt nam nie zleci tego projektu dalej. Bo zauważmy, że to są rzeczy, które pójdą na przetarg. Więc jeszcze musimy potem wygrać przetargu, żeby być najtańsi. A to jest bardzo trudne. Robiąc to, jeszcze pozbywamy się przy okazji praw autorskich, tak? Jeśli takie coś przekazujemy. To jest rzecz z budżetami obywatelskimi, która w jakiś sposób powinna być dopracowana. Czyli albo, nie wiem, sam nie wiem, jak to zrobić, bo to jest naprawdę trudne, ale żeby wciągnąć profesjonalistów w projektowanie. Bo tam z kolei projekty składają, w większości są to osoby niezwiązane z projektowaniem, które o projektowaniu pojęcia nie mają, które tak naprawdę chcą zrobić coś dobrego, mają masę energii, są to bardzo pozytywni ludzie, ale robią to trochę źle, bo właśnie kopiują rzeczy, które gdzieś zobaczyli i tak dalej. A często te przestrzenie potrzebują indywidualnego podejścia. I tu zwykle mi szkoda tych projektów obywatelskich, bo nawet jak są fajne pomysły, to jakby nie da się ich sprzedać dobrze bez projektanta w zespole. Z kolei projektant w zespole świetnie, ale musi to robić tylko i wyłącznie społecznie. No taka jest też rola budżetów obywatelskich. Może powinniśmy się jako architekci bardziej angażować w te rzeczy i składać takie projekty. Próbowaliśmy nawet, kiedy miasto zorganizowało takie coś jak, no prawie, że budżety obywatelskie, ale przestrzenie zielone. Więc też poprosiłem moich znajomych architektów, którzy się ze mną pracowali wcześniej. Złóżmy kilka projektów w tych miejscach, które naprawdę nam zależy. No i nasz projekt akurat nie przeszedł, ale kolegę Marcina udało się nawet zrealizować. Więc myślę, że to jest też dobre rozwiązanie, żebyśmy my architekci wciągali się w te projekty obywatelskie, mimo tego, że czasu nie mamy, że jesteśmy zajęci, że nie mamy często możliwości, jak się tym zająć. Spróbujmy nawet takie małe tematy gdzieś wygospodarować, pokazać. Też ta jakość tych projektów obywatelskich na pewno wtedy wzrośnie. Może zaangażować do tego też studentów. To jest świetny pomysł, bo studenci często takie rzeczy w ramach zajęć nawet mogą robić i chętnie się zaangażują. Na pewno jest to sposób na wyciągnięcie nowych pomysłów do budżetu obywatelskiego, fajnych przestrzeni. Pytanie znowu, jak to potem zorganizować dalej? Czy studenci, czy jako szkoła pozbywa się tych praw autorskich, tak? I tyle? No pewnie tak. I potem już to jest realizowane w innych formułach, jakie przewiduje prawo zamówień publicznych, ale to myślę jest świetny pomysł. Tylko nie sami studenci, tylko tak naprawdę uczelnie to powinny zorganizować, tak? Bo studenci sami z siebie pewnie trudniej, ale gdyby się udało zorganizować, że w ramach zajęć muszą przygotować koncepcję kilku tam miejsc dla miasta w ramach budżetów obywatelskich, to myślę, że to jest naprawdę fajny pomysł. Mogłoby się to udać. Byłaby to i szansa dla studentów, i też szansa dla ludzi niezwiązanych w ogóle z projektowaniem, żeby jakoś to połączyć i złapać razem w jedną całość, żeby to miało ręce i nogi. Wracając do naszego tematu, pana projekt Open Air Museum, bardzo wyjątkowy, miał charakter bardzo historyczny i taki metaforyczny. Łączył dwa miasta, dwa kraje, łączył historię, jednocześnie ją przekazywał. Może mógłby pan trochę więcej nam o nim powiedzieć? Jednocześnie, plątując to trochę tematy starości, chciałabym się zapytać, czy możemy odnieść ten wątek, tą metaforę łączenia krajów, łączenia miast na łączenie na przykład pokoleń, osób starszych, osób młodszych. Czy możemy jakoś połączyć te metaforyczne znaczenia ze sobą? Okej, to najpierw Open Air Muzeum.
Poproszono nas, żebyśmy zaprojektowali przestrzeń publiczną, zaktywowali ją. Miejsce, gdzie najwięcej to przebywały osoby, które w pobliżu mieszkały i wychodziły z psami, albo osoby nadużywające alkoholu, bezdomni, którzy też tam mieli swoją przystań. I po czeskiej stronie, i po polskiej. Więc no, miasto chciało zaktywować ten teren, powstało. To w ogóle ciekawa historia, bo całe to muzeum powstało we współpracy dwóch miast tak naprawdę, bo Cieszyn jest jednym miastem, ale w dwóch państwach. Został rozcięty, raz miasto jedno z drugim próbuje się łączyć, zszywać, powstają kładki. Jednym z tych działań zszywających to miasto jest właśnie to muzeum, które jest zlokalizowane wzdłuż dwóch brzegów Olzy, po czeskiej stronie i po polskiej stronie. Czesi mieli swój projekt, oprócz tego, że oczywiście Rada Muzeum wszystko opiniowała, także tak powstawały te projekty niezależnie. Wiedzieliśmy, co Czesi robią, mniej więcej, i my pracowaliśmy jakby nad swoją częścią. I mieliśmy zadane, tak naprawdę to najważniejsze w muzeum, co jest, czyli przekazywanie treści, zostało opracowane przez Radę Muzeum, więc to jakby to nie my. Dla nas przypadło zadanie, w jaki sposób efektowny to zrobić, żeby pokazać te treści, jak zaktywować tą przestrzeń, żeby tam i ściągnąć turystów, i ściągnąć ludzi, żeby tam faktycznie to nabrzeże ożyło. Zadanie było bardzo trudne, bo mieliśmy tak naprawdę w niektórych miejscach chyba 1,5 metra szerokość. Największych dochodziło chyba do 4. Wąski pas, nie można było zejść już nad wodę. No wiedzieliśmy, że muszą być to miejsca znowu do siedzenia. No szum wody, to znowu myśleliśmy, co się fajnego robi nad wodą. Po czeskiej stronie można zejść do wody, jest trochę mniej stromo i tam części często schodzą, nawet z psami, widziałem nawet jakieś pary, które tam sobie siedziały. U nas, po naszej stronie nie można było zejść, ale ten szum wody nam tam działał na wyobraźnię, że chcielibyśmy tam jednak siedzieć i z tego korzystać. W taki sposób właśnie rekreacyjny, wypoczynkowy. No i potem też nie za ścieżką, a jakby po stronie Olzy, rzeki, bezpośrednio, żebyśmy no nie siedzieli z widokiem na wodę i wszyscy nam przechodzą obok, tylko jednak byli po tej stronie rzeki. No i stąd padł pomysł, że musimy zrobić jakieś ławeczki, jako że było bardzo wąsko. Zrobiliśmy te elementy wystawowe od razu z takim miejscem, gdzie możemy sobie usiąść, żeby te dwie funkcje się nie kłóciły. W środku się siedzi, na zewnątrz się czyta. Tak to wygląda. A przede wszystkim to te koła oczywiście świecą, więc one po pierwsze rozświetlają nam naszą ścieżkę, ale to jest mało ważne. Najważniejsze jest to, że one świecą, jako symbolizują te koła czasu, bo Rada nazwała to kołami czasu, bo na poszczególnych tych 7 elementach są ważne tabliczki z ważnymi wydarzeniami czasów Cieszyna, z historii Cieszyna. To jest w ogóle muzeum dosyć nowoczesne, bo tych informacji tam na tym oczywiście jest mało, ale możemy sobie wejść przez internet, zeskanować kod QR, wejść w aplikacje, różne rzeczy tam ciekawe i fajne, też takie dla młodszych, związanych właśnie z telefonami. Można tam tej wiedzy trochę więcej wziąć niż to, co jest na samych tabliczkach. Ale najważniejsze jest to faktycznie, że świecimy sobie w stronę Czech i przywołujemy tych Czechów do nas. Więc to jest takie zawołanie. Potem to zaraz w Cieszynie przypomnieli sobie piosenkę na Chawicy, której tam śpiewał za czasów właśnie, gdzie Polacy z Czechami się jeszcze przez granicę pozdrawiali. No i to tak się fajnie ułożyło, że się złożyło w takie coś. Teraz dla osób starszych, to ja powiem tak, tutaj nawet mieliśmy mały błąd, bo się okazało, że muzeum, znaczy jak co tam jesteśmy, to pani burmistrz nam powtarza, że za dobrze zaprojektowaliśmy tą przestrzeń, bo młodzież tam przebywa non-stop. Odbywają się też akty wandalizmu, teraz już trochę mniej po zamontowaniu monitoringu, ale tak, no widać, że ludzie różni pokochali to miejsce i to w taki sposób, że nie wszystkim się to podoba. Czyli osoby, które wcześniej tam miały spokój i wychodziły sobie z psami, nagle mają przestrzeń, w której od rana do wieczora ktoś jest. Teraz byliśmy w Cieszynie ostatnio, to widzieliśmy koło południa, przechodziliśmy, koła były zajęte przez matki z dziećmi bardzo małymi w wózkach. Jak już wracaliśmy koło 16 czy 15, to już dominowała młodzież. A czemu mówię o tym błędzie? Mówię też dlatego, że młodzież to bardzo mocno obstawiła i osoby starsze, które tam też lubią spacerować, brakuje dla nich miejsca. No więc miasto spytało nas, czy możemy ławeczki dołożyć. Zwykłe ławeczki już dołożyliśmy, w miarę estetyczne, ale tak, powstały jeszcze ławeczki, trochę więcej, żeby uzupełnić, bo młodzież jednak woli siedzieć na tych siedziskach albo w kołach, a dla tych starszych jeszcze powstały dodatkowe ławeczki, żeby wciąż można było korzystać, nawet jak młodzież obsiądzie te wszystkie miejsca najbardziej efektowne. Ale mówię, no widzę, że ta młodzież tam się dobrze czuje i jest przez nich akceptowane miejsce i przychodzą tam i siedzą, spędzają czas, więc to jest bardzo fajne i pozytywne. Cieszy nas to, tak samo starsi ludzie wchodzą. Martwiło to, że dla nich brakło miejsca, ale już się to naprawiło i jest. Więc to jest znowu miejsce, gdzie łączy te pokolenia, bo znowu jest młodzież, są ludzie w średnim wieku z dziećmi i są starsi. Wszyscy lubią tam przebywać, przebywają obok siebie, razem, nikomu to nie przeszkadza. Więc tak, ja myślę, że nasze przestrzenie w ogóle są takimi mostami do łączenia tych pokoleń, no to o czym mówicie. Nie lubimy stref, czasem dostajemy program inwestora od miasta, że o, tutaj ma być strefa dla starszych, tutaj ma być strefa dla dzieci i
tak dalej. A mówimy, nie, my to chcemy zmieszać. No i często szeroko oczy otwierają, a mówimy tak, my to chcemy zmieszać, bo naszym zdaniem nie powinniśmy robić enklaw jednych drugich. No pewnie, że są strefy głośniejsze, są strefy cichsze, ale to nie jest, że to jest tylko dla starszych, a to jest tylko ten. No przypomnijmy sobie strefę dla starszych, jak to widzą czasem urzędnicy, stół do szach, taki betonowy, tak, na którym i tak nikt nie gra przecież, i trzy ławeczki i tyle. Czasem jeszcze może tor do grania w bóle, sportu, który u nas kompletnie nie jest popularny. We Francji oczywiście, że tak, i wszyscy dziadkowie tam grają w te bóle i jest fajnie, natomiast u nas te przestrzenie są najczęściej martwe. Ci ludzie też nie chcą siedzieć w takim miejscu odosobnienia, gdzie sami starsi mają sobie siedzieć i w te szachy grać. No nikt tam inny nie przebywa. Nie, nie. Staramy się to robić tak, że mieszamy te strefy. Ci starsi są zaraz obok młodszych, czy ludzi w sile wieku. I to jest naszym zdaniem to normalne działanie, tak jak to powinno być. Tak samo jak w życiu nie odsuwamy ludzi gdzieś po kątach, bo są inni, bo są nie z naszej grupy wiekowej. Łączmy się wszyscy i w tych przestrzeniach publicznych przede wszystkim żyjmy wspólnie, bo to myślę, że jest bardzo ważne. Wspomniał Pan o bardzo ważnym stereotypie, z którym się w sumie spotykamy. Te stoliki do gier w szachy, bo przecież każdy senior chodzi z całą kieszenią popchaną szachami, żeby zagrać na tym stoliku. Właśnie, no tak. Twórzmy tak, żeby każdy mógł, żebyśmy mogli żyć wspólnie na tych przestrzeniach. To jest super ważne. My również tak uważamy, ponieważ jak przeprowadzałyśmy taką sondę uliczną w Katowicach, większość starszych osób nam mówiło, że jednak im bardzo doskwiera ta samotność i nawet taki starszy pan w parku zajął nam około 45 minut, gdzie 2 godziny całą sondę przeprowadził, bo powiedział, że tak mu brakuje takiej po prostu zwykłej rozmowy, więc bardzo się cieszymy, że zwraca Pan na to uwagę i że chce Pan łączyć te wszystkie grupy wiekowe. No a poza tym też nie rozumiemy, jak moglibyśmy egzekwować, kto ma być w jakiej strefie, jakby, czy powyżej 60, 59 to jeszcze w tej młodszej strefie, a od 60 już w tej strefie dla staruszków. Nie wyobrażam tego sobie. Mówię, no ja się spotykam z tym, bo pracujemy z gminami, które te przestrzenie publiczne nam zlecają i często ten program jakby mają napisane, że tam ma być strefa taka, strefa taka, strefa taka. No piszą to najczęściej urzędnicy, którzy jakby faktycznie pojęcia o projektowaniu nie mają. Może stąd się to bierze, że znowu oglądają jakieś projekty już zrealizowane, gdzie jest opisane, są takie strefy. Pewnie stąd się to bierze. No musimy podchodzić do tego krytycznie oczywiście, co nam też inwestor proponuje, bo musimy wiedzieć, że nie zawsze ma rację. I to nie bierze się z tego, że on chce coś zrobić źle od razu. Po prostu nie wie, że to się robi inaczej, albo można to zrobić inaczej, lepiej. Więc brakuje edukacji. No, to, co wy robicie, to jest też fajna rzecz, bo też pokazujecie, że można się do was zwrócić o pomoc, jeśli mamy do zaprojektowania obiekt jakiś dla osób starszych, który jakby osoba, która tego nie robiła nigdy, to ma was do pomocy. To jest fajne i pozytywne. Bardzo cenię takie inicjatywy, kiedy jakby możemy, może nie mówić brzydko, edukować społeczeństwo, bo to nie o to chodzi, ale pokazywać też inne ścieżki, pokazywać dobre rozwiązania, proponować coś nowego, inne, czasem eksperymentować, ale nie jechać tymi utartymi szlakami, bo to wiadomo, że się zmienia, nasz świat pędzi. To, co jeszcze 50 lat temu projektowało się w przestrzeniach publicznych, to kompletnie teraz przecież jesteśmy odwróceni o 180 stopni. To jest ważna funkcja, ta edukacyjna czy informacyjna, pokazywania, zwracania na problemy, podchodzenie krytycznie, tak samo do projektów. Krytyki architektonicznej czy urbanistycznej brakuje w Polsce. Zobaczmy, że tak naprawdę nie ma krytyków. Jeśli jest ktoś krytyk, to za chwilę architekt się obraża. Ja bym chciał, żeby moje przestrzenie ktoś krytykował, albo to nie chodzi o zawał krytykanstwa, ale krytykował, bo coś mogę z tego wynieść do następnego projektu. Jeśli ktoś tylko pochwalne rzeczy mówi, no to okej, no dla mnie jest miło, oczywiście jest rewelacyjnie. Ego wynosi się, nie wiem, na jakie poziomy, ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby też się uczyć na tych projektach zrealizowanych też przez nas i żeby wyciągać wnioski, nawet jak to się gdzieś nie sprawdza, bo niektóre rzeczy eksperymentujemy i dopiero obserwujemy, jak działa. Czasem takie niektóre rzeczy wymagają poprawki. No tu się już nie da. Okej, w następnym projekcie zwrócimy na to uwagę. I krytyki brakuje. Też pokazywania złych rozwiązań. Teraz niektórzy mówią, że to jest hejtowanie, tak? Ale nie. Chodzi o taką konstruktywną krytykę, której brakuje. A brakuje dlaczego? No bo jeśli skrytykujemy, nie wiem, projekt z budżetu obywatelskiego, to ktoś za chwilę powie, no dobra, to trzeba było nic nie robić, to lepiej nic nie robić, niech to było tak jak wcześniej. To też nie o to chodzi, tak? Ale brakuje tej platformy komunikacji i sensownej oceny niektórych rozwiązań i wyciągania z nich wniosków do dalszej pracy, do zmiany, czasem trzeba przyznać, no okej, to nam nie wyszło, trzeba to poprawić. I tyle, no. Nie jesteśmy wszechwiedzący. Mówię, świat się zmienia, nie nadążamy nad nim często. Trzeba eksperymentować, trzeba pokazywać nowe rozwiązania w każdym aspekcie. Również w aspekcie podejścia dla osób starszych.
trzeba ich wciągnąć. No zobaczmy, ostatnie lata w Polsce przynajmniej, kiedy pamiętam reklamy, jak ja byłem bardzo młodą osobą, wchodził trzeci filar reklamowany, towarzystwa ubezpieczeniowe rzucały reklamami na lewo i prawo w telewizji o wesołym życiu staruszka. Jak to będziemy mieć pieniędzy potąd, czasu, bo pracować nie musimy, będziemy jeździć, wypoczywać, tyle. To się oczywiście nie sprawdza. To były tylko reklamy dla nich. Teraz wiemy, że to wszystko się jakby posypało. Próbując przewidywać swoją przyszłość, no ona nie jest wcale w takich różowych barwach jak w tych reklamach. Raczej, tak jak w waszych sądach wychodzi, ta starość jest samotna. Ja pamiętam reportaże Kazimierza Kuca tuż przed śmiercią, kiedy wycofał się z życia publicznego, zostawił tylko sobie te reportaże i on w tych reportażach bardzo często opisywał, że starość nie jest fajna. Pokazywał to na własnym przykładzie. A to była osoba, autorytet, której naprawdę wierzyć możemy. Te jego reportaże naprawdę były świetne. Też pokazywały, jak ta jesień życia wygląda naprawdę. No wszystko też zależy od podejścia, myślę, osoby do życia. Ostatnio czytałam taki cytat, że młodość to nie wiek, młodość to stan ducha. Trochę się z tym zgadzam, widząc moich dziadków, którzy mówią, że mają 28 lat, a w rzeczywistości dużo więcej. Moim zdaniem to jest zależne od podejścia do życia i też to, czy się ma tych bliskich jednak, czy nie doskwiera ta samotność. Tak, oczywiście, że tak. Tak samo jak wielu jest ludzi, tak samo wielu będzie tych starości, tak? Ale nie zapominajmy o tym, że jakby te aspekty fizyczne są nie do pozazdroszczenia. Pamiętajmy o tym. Osoby w wieku 70 czy 80 lat no nie będą skakać z radości. Duchem tak. Duchem one najbardziej pewnie się cieszą i mają radość z obserwowania młodych dzieci, wnuków, prawnuków. To jest dla nich na pewno rewelacyjna rzecz. Albo właśnie jeszcze znajdowanie czasu, bo czasu wtedy mają więcej, na angażowanie się w procesy społeczne. To jest rzecz przepiękna i fajna. Ale pamiętajmy, że ta fizyczność jednak utrudnia. Oni się nie skarżą, bo nie chcą tego robić, ale to jest na pewno nawet udręka czasem. No tak, babcia mi kiedyś powiedziała, że jak była młodsza, to myślała, że starość to są tylko i wyłącznie zmarszczki, ale to jednak nie to. Jak już jesteśmy przy temacie, bo pan już wspomniał o nas, że się pan cieszy, że stworzyliśmy taką inicjatywę, bardzo dziękujemy. I chcieliśmy zapytać, jak pan rozumie stwierdzenie era nowej starości? No, długo myślałem, co wam odpowiedzieć na to. Ja myślę, że jako nadzieję. Nadzieję na pozytywne zmiany tej jesieni życia. Jakie? Nie wiem, bo tak jak powiedziałem, ta starość jest bardzo też zróżnicowana, tak? Nawet patrząc na Europę. Inaczej to wygląda w południowych krajach, inaczej w północnych. Jestem przekonany, że wy chcecie to zrobić, żeby aktywować to pokolenie. Tak, trzeba te mosty przerzucać, bo jakby oni się chcą aktywować na pewno, to co mówię, to widać po tym, jak szukają tego kontaktu i rozmowy. Ja najwięcej w windzie, jak jadę do biura, rozmawiam z osobami starszymi. Młodsze albo w moim wieku, to tylko dzień dobry powiedzą i siedzą cicho. A osoby starsze tam zagadają, zapytają, jak leci, jak tam dzień minął, co u nich, więc one szukają tego kontaktu. To my bardziej jesteśmy na nie, więc myślę, że to przerzucanie mostów i pokazywanie nam, młodszym, wam, jeszcze młodszym, że ten kontakt z tymi ludźmi starszymi jest ważny, to jest ważna sprawa. Dziękujemy bardzo. Mamy jeszcze takie pytanie. Czy uważa pan, że zmiana sposobu postrzegania starości poprzez produkty z pomysłami przedstawiającymi takie łamanie stereotypu, starości skierowane do społeczeństwa mogą mieć jakiś pozytywny wpływ na zmiany w postrzeganiu starości? Tak, każde działanie pokazujące osoby starsze, bo inaczej nas, aktywności osób starszych, nas w kontekście starości. To są wszystko ważne rzeczy, żebyśmy też zwracali uwagę, że to nie są osoby marudzące, niepotrzebne, broń Boże, społeczeństwie. Nie, te mosty, tak jak już mówiłem, trzeba przerzucać. I każde działanie tak naprawdę, które to robi i łączy nas, jest bardzo ważne. Więc czy to takie o tych produktach w różnym kontekście, czy zmiana podejścia do projektowania przestrzeni publicznych, to wszystko. Najważniejsze moim zdaniem to powinny być jednak media, bo to one przekazują najwięcej informacji. Na szczęście mamy teraz internet, gdzie tak jak wy możecie szeroko działać. Jeszcze parę lat temu to niestety były to tylko główne mass media i telewizja, radio i koniec. Ale tam też ważne, żeby te aspekty poruszać, bo to musi jakby być bardzo szeroko robione. To nie może być niszowy projekt, tak jak wasz. Ten wasz projekt to musi się rozrosnąć w normalne funkcjonowanie, a nie jakiś niszowy projekt o starości, który małą grupkę interesuje, tak? Nie, nie, to powinniśmy wszyscy tak naprawdę z tej wiedzy korzystać i przyzwyczajać się na tą starość, bo ona nas wszystkich dopadnie. Próbujemy działać w social mediach, może się uda. Tak jak pan mówi, to rozreklamować dla szerszego grona. Miejmy nadzieję, że przynajmniej na całą Polskę. Życzę z całego serca.
Dziękujemy bardzo. Jeszcze mam pytanie, jedno z tych serii trudne, mianowicie jak wyobraża sobie pan swoją starość? Ja powiem, jak sobie nie wyobrażam, albo inaczej, wiem, jak się to nie stanie. Na pewno nie będzie wariant z reklam towarzystw ubezpieczeniowych, właśnie wesołe jest życie staruszka, bogatego, jeżdżącego, wypoczywającego, nic nie robiącego poza tym. Na pewno nie. Nie sądzę, żeby mi się udało też mieć taki wariant południa Europy, tak? Jak widzę na przykład w Grecji, gdzie całą rodziną się siedzi wieczorami, kilka godzin, pożywa posiłek od dzieci po dziadków, to jest tam rewelacyjne. Chciałbym, ale nie sądzę, no mam jedno dziecko, rodzina raczej duża nie będzie. Te kontakty z dalszą rodziną jednak są ograniczone, więc pewnie tak też się nie stanie. Wariantem moim prawdopodobnie będzie praca do późnej starości. Z jednej strony mnie to cieszy, bo wciąż zostanę aktywny intelektualnie, więc to jest ważne. Obserwując starszych ludzi widzę, że ten przeskok na emeryturę niekoniecznie jest dobry dla nich. To jest często czas, kiedy ci ludzie nie mogą się odnaleźć, mają nagle za dużo czasu. Będę się cieszył pewnie, jeśli zdrowie pozwoli mi na to, żeby pracować. Na pewno ZUS mi w tym nie pomaga, więc emerytury będę miał malutką. Będę nawet zmuszony do pracy, ale życzyłbym sobie, tak jak nestorzy, pracować do późnej starości. Oczywiście byłoby to wspaniałe. Pytanie, czy jeszcze ktoś będzie chciał ze mną pracować wtedy, to jest trudne. Życzę sobie w starości pracować do późna, ale nie dlatego, żeby być zmuszonym, bo nie mieć pieniędzy, a dlatego, żeby nie zostawiać jakby ważnej, bardzo ważnej części mojego życia. Jakby nie patrzeć, spędzam najwięcej czasu w pracy, jak większość z nas. Nie wyobrażam sobie, że nagle to wszystko jest odstawione, a ja sobie idę na emeryturę i siedzę w domu, tak? Albo nawet chodzę po tych przestrzeniach publicznych, pięknych i fajnych, z młodymi ludźmi, ale jednak nie działam zawodowo. Myślę, że zresztą nasz zawód często się do tego sprowadza, że pracujemy do późnej starości i pewnie też tak sobie bym życzył w moim przypadku, żeby tak było, żeby dało się w ten sposób funkcjonować i pracować. Oprócz tego mam nadzieję oczywiście na świetny kontakt z młodszymi, jak będę starszy, no bardzo bym chciał. Ale to są takie życzeniowe oczywiście rzeczy. Nie będę w stanie przewidzieć, jak to się pojawi, jakbym chciał. Na pewno będzie chciał też z panem współpracować, na przykład my, ponieważ jest pan wielkim autorytetem. Dziękujemy panu bardzo za tą wspaniałą rozmowę. Bardzo fajnie było panu zadać pytania swoje, tak twarzą w twarz, a nie tylko słuchać. I jeszcze chciałam dorzucić, że tak co do pędzania starości z osobami młodszymi i jak my wszyscy już będziemy starsi, to ja bym chyba pojechała do tego Cieszyna, żeby popatrzeć, jak młodzi ludzie siedzą na tych okręgach. Ja wtedy na tych ławeczkach sobie usiądę i popatrzę jeszcze, jak to było. To chyba będzie idealne miejsce na spędzenie starości. Cieszyn, piękne miasto. Na pewno jest to dobre miejsce. Niekoniecznie siedzieć tam całe życie na ławce. Cieszyn ma dużo pięknych miejsc. Pewnie na starość też byłby dobrym miejscem. To takie miasto gęste, fajne, urocze. Takie w starym stylu, pasujące do ludzi starszych. Dziękujemy pięknie za wywiad. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dzięki. Powodzenia.